w dzisiejszym odcinku. Nie, znowu to samo, nie, znowu to kosty, samo, stary, patrz co się dzieje. Klepik, klepik od razu, klepik od razu. Blaza, Blaza, stary, Blaza klep. Szybko, chłopie, bo ja to wam przybyło, mi normalnie tu strzela w wyspę. Pozdrowi do was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, słuchajcie, Bobuś i rozpoczynamy super epicki kolejny odcinek. Jak widzicie, jesteśmy na jednym bloku. Za mną normalnie tam dalej dzień dobry, jakiś Aberka, Aberka z Impostro. Witam, witam, próbuję sobie naprawić wyspę. Tak, bo słuchajcie, na odcinku Aberki jego cała po prostu go wyspa normalnie spłonęła. Wziął gaz i normalnie w ogóle to były, nie czy wiem, gaz, wszystkie... Blaze, wszystko tam mi zaczęło spalać tą wyspę, nie? Dosłownie wszystko, ale wiecie, Bobek był oczywiście miły. W ogóle przyznaj się, Abera, że Bobek dał ci itemy, znaczy w sensie pną. No, dał mi 3 diaksy, więc to akurat jest całkiem niezłe. Otóż to, słuchajcie, dałem Aberce 3 diaksy i też pożyczyłem parę tej... Znaczy pożyczyłem, no ofiarowałem, bo w sumie ja bym z tych bloków, co tutaj Aberka buduje, to bym nic nie budował, bo te bloki mi się za bardzo ludziska nie podobają, ale w ogóle to, co muszę wam pokazać i to, co zrobiłem na dzisiaj, na ogólnie pomiędzy odcinkami, to po prostu rozwali wam system. W ogóle chodź tu, Aberka. Chodź tu, Aberka, i dobra, ale czy my się zobaczyć. Klepiemy już? Normalnie jesteśmy sąsiady, które się nie to, lubią to znowu. Może ci teraz wyklepę. O, lep! Żółwiki! Olfajowo! Ja ci sunę. Żółwiki w ogóle są mega kuksuwa na jednym bloku. Ej, dobra, Abera, ty nie kop, tylko chodź ze mną, bo ja tu muszę ci pokazać. I w ogóle ma pan idea. Żółwik chce do mnie chyba przyjść, więc panie żółwiku, zapraszam bardzo serdecznie. Czy on chce do ciebie pójść? Abera chce żółwik pójść na moją wyspę, ale on, stary, to spójrz na niego, no prędzej do mnie pójdzie gość. Nie, dobra, to się wytnie, ja mam nadzieję, że one przyjdą do mnie, to ja ci dam strzelać, Bobusia, z łuku. Ale chłopie, chodź, normalnie musisz, nie, na mojej wyspie, co to ej, za ale podwał, ty się tu zrobiłeś. No, zrobiłem sobie, patrzcie ludziska, tutaj mamy normalnie taki domek i na górze jest normalnie przygotowane miejsce. Kurde, na górnik. Właśnie stąd, stary, właśnie stąd biorę jedzonko. Aberka, nie, ja cię rozpapilam w tym, jeszcze mi kurczaki normalnie otworzyłeś całą furtkę, ja w tym momencie Aberkę rozpapilam. Ja nie żartuję, Aberka. Nie, jest przejście, dobra, ja jest przejście. O nie, zatrzymałem się w tych, no nie. Dobra, będziesz rozpapilany. Nie trafiłem, no to są jakieś żarty, przecież ty byłeś centymetr ode mnie, to jak mogłem ja cię w ciebie... Byłem, ale już nie jestem, ty, ja wcale nie biorę z tego kurnika jednak. Ja ci pokażę w ogóle super sposób, chłopie, patrz, ja cię teraz niby wyjaśniam, ty zaczynasz uciekać, no uciekaj, Abera. No dobra, ale ja teraz wszystkie itemy jak ale uciekaj teraz, Abera, w tym momencie, a ja patrz, pokażę ci teraz sposób, ja sobie biorę cyk i patrz, jestem tutaj, pozdro. Ender perełki masz? Ender perełki! Jeden gnom, jaką miałem, zużyłem, żeby ci to pokazać. W ogóle, słuchajcie, na Aberskiej wyspie też tu się trochę pozmieniało, bo Bobek był taki miły, że powiększył ci wyspę dosłownie o połowę, chłopie, albo nawet więcej niż twoją normalnie połowę. Spora. Dosłownie, słuchajcie, zobaczcie, jaka ta wyspa Aberki jest spora. I to w ogóle tak, zrobiłem Aberce takie fajne miejsce na kurczaczki, żeby Aberka mógł sobie jajuszka zbierać. Tylko Aberka, nie rozwalamy kurczaków, wiesz o tym. Muszę coś jeść. Ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie. I wracamy do odcinka. Ale Aberka, to będziesz jeść marchewki, albo nie wiem, no ale chlebek. Dobre mięsko z kurczaczka. Nie, no ja cię rozpapilam normalnie. W tym momencie nie słuchajcie, usunę. Pan żółw do ciebie idzie. O, panie Mister Żółwik, zapraszam bardzo serdecznie pana Mister. Dobra, w drugą stronę. Nie, ja ci zaraz ciebie zrobię w drugą stronę. Normalnie w tym momencie cię rozwalam i cię normalnie biorę wszystkie itemki od ciebie. Wszystkie itemki od... O, ale przy moje itemki. To ja wiesz co? Ja może sobie wezmę łuk od ciebie, o, a resztę sobie możesz wziąć. Co? Albo nie, jeszcze ale kurczaki. Ty... Kurczaki trzeba je sobie zbierać, tu... o, i tyle. Ja mam teraz o, jeść. Teraz ja ci dam jedzenie. Albo nie, jeszcze lepiej, możesz sobie ode mnie kupić jedzenie, bo teraz możemy iść i parę świnek powyjaśnić. Dobra, Abera, to ja w takim razie mogę ci w tym momencie sprzedać mięsko. Dawaj moje itemy wszystkie. Ja tylko wziąłem twój, Abera, łuk. Dobra, biorę arbuzy, co? Jak to bierzesz arbuzy? No ja ci zaraz rozpapilam, nie można brać. O, biorę oddaję ci, Abera, ten łuk. Weź sobie, o, masz. Ale to ziomuś. Jest... Co? Co tu się stało? Czemu on tu przyszedł w ogóle? O co chodzi? Meraldy, kurde. Dobra, to jego trzeba wyjaśnić i ogólnie wziąć od niego lasso, ale słuchajcie, wyjaśniamy ja również świnki. Możesz mi w ogóle pomóc wyjaśniać świnki? Tylko, ej, ty, co ty robisz, chłopie? Jak ty tam wpadłeś, to teraz
teraz wyjść nie będziesz mógł, chłopie. Ale stary, ja aha, gościu ci wyrzucił. Dobra, no. To było dosyć śmieszne, ale dobra, poczekaj, trzeba wyjaśnić tych parę... W ogóle wiesz co? Ja chyba tu z mieczem muszę przyjść, bo siekierką to naprawdę może zająć naprawdę wieki. A w ogóle to słuchajcie, mi naprawdę szkoda tych świnek, ale no ja muszę jakoś je wyjaśnić, bo ja muszę z czegoś żyć. Ja ogólnie przekmieniłem sposób, w ogóle by pan zabrał mięsko. Proszę oddać to mięsko, proszę pana. Co to za kradzież? Powiedziałeś, że mogę. No dobra, i oddaję ci w ogóle łuk, patrz. Tu jest twój łuk, masz. Mam strzały? Mam. No, mam. Dałem ci łuk. Fajny? Serio? No. Czyż to był twój łuk? Nie! Nie strzelaj mi w kurczaka! Bo ci roz... Wow! Rozwaliłeś łuk teraz w tym momencie, czy nie? Tak, ale jak ona przeżyła? Nie wiem. Dobra, ja w takim razie wskakuję tutaj do... Wow! Wow, cie panie! Teraz z miecza to ja mogę szybko... Oj, normalnie za darmo, za darmo. Ale Abera, proszę, proszę nie... Proszę nie zabierać mięska! Nie, no nie ja zabieram, się... wszystko ty zbierasz. Dobra, to niech tak będzie, bo ja mam nadzieję, że ty sobie w ogóle nie podchodź do mojego miecza, bo jak ty podejdziesz do mojego miecza, to będzie przypał, bo ja cię wtedy rozpapilę. Ty chyba mi level zabierasz, tak mi się wydaje. Czy nie? Dobra, nie. Mam nadzieję, że nie. W ogóle poczekaj, musimy tutaj naprawdę, musimy rozwalić wszystkie. Jak tu jest dużo, dużo tych świń? Ja w ogóle tak cały czas stawiałem te świnie, a ich tu jest naprawdę masa po prostu. Widzisz tu, chłopie? Ja już mam ponad stak mięsa, kumasz to? A tych świn dalej nie ubywa. Dobra, rozwalimy jeszcze ich, słuchajcie, więcej. Bo ja bym chciał takich rozwalić, żeby naprawdę to już było widać. W ogóle jakiś grunt pod nimi, bo ich naprawdę zrobiłem po prostu masę. Ile masz tego mięsa, chłopie? Ile już zabrałeś? Mam 54,6 teraz. Wow, ja ci suny, jak dużo... I tu, chłopie, ja będę miał normalnie w sumie... Jeden. A to jest moje mięsko chyba, nie? Jak to twoje mięso? Przecież mówiłeś, że oddasz. Masz. A to jest całe tu 56. No dobra, niech tak będzie. Tyle za chyba dużo świnek... tych świnek wyjaśniłeś. Jak to? Czemu? Tylko zaraz patrz. Ich nie będzie w ogóle. Ale teraz dzięki temu ja mogę sobie ładnie wychodzić i zamykać. A wcześniej się tak nie dało, słuchaj. Naprawdę się tak nie dało. Ja teraz w tym momencie karmię świneczki i znowu będzie, słuchajcie, więcej świneczek. I w ogóle obczajcie to. Ja mam w tym momencie ponad 300 taki mięsa. I mam pytanie, czy może pan mi oddać chociaż część tego mięska, co pan wyzbierał? Dobra. Połowę ci dam, okej? Okay? Dobra, niech tak będzie. I mam pytanie do pana, bo ja w tym momencie... Patrz, co idę robić, chłopie, patrz. Ło, ja w ogóle w pieprzyku jakieś złoto jeszcze mam. To ja może sobie schowam to złoto. I w ogóle proszę pana, niech pan patrzy w piecek, co tu się w tym momencie właśnie dzieje. I ja zaraz panu będę no, w ogóle... No, ale ty masz żarcia w ogóle. No, bo ja w tym momencie normalnie zrobiłem żarełko. Tu jeszcze sobie włożyłem. Ale ja też mam dużo żarcia, więc sobie spadam, siema. Jak to sobie czy pan zabrał mi to jedzonko? Więcej jednak? Nie. Ale Oberka, ja mam nadzieję, że ty ode mnie jednak kupisz to jedzonko. Co ty na to? Po co mam kupować, jak ja mam swoje? Ludziska, nie przemyślałem tego, ale taki był plan, Oberka, że ja rozwalę w tym momencie świnki i będę miał więcej mięska i będę mógł ci sprzedać. To może pani sąsiedzi jednak pan sobie kupi mięsku, czy nie? Masz mi łuk, żebym mógł w ciebie strzelać? A to jednak łuku nie masz, chłopie? Dostałem od ciebie łuk z jednym użyciem, nie? Znaczy to był twój łuk, wiesz? Ja wcale nie mam twojego łuku teraz, Abera, co ty zwariowałeś? Masz mój łuk? Nie, ja mam twój łuk, Abera, co ty zwariowałeś? To skoro masz mój łuk, to czy istnieje możliwość, abym go otrzymał z powrotem? Istnieje! Jak cię normalnie rozpaliłam! Ale gościu, ja buduję sobie grzecznie, no! Ale ja przecież grzecznie w ciebie strzelam w tym momencie. O, czemu ja nie mogę trafić, dobra, ale, z pana? A jak zrobię tak, to co? To zmarnowałem teraz jedną strzałę, a teraz patrz, cię trafiłem! No, dawaj jeszcze raz, Abera, no chodź. O, ja cię sunę, jak ty uciekłeś? To ja, wiesz co, ja może tak w ciebie strzelę. Cyk, trafiony! Dobra, ile ty masz tego życia? Potrafiłem. Dobra, żeby było fair, masz, daję ci łuk! Łuk ci dałem! O, dobra, chłopie. Oddał mi. Tak, oddał tylko teraz mi musisz pomóc, bo ja tu nie mam bloków, żeby się wydostać. Mam jeden sposób, jak Abera, nie, bo ja mam... Wiesz? Pomóż mi, chłopie, obiecuję, dam ci coś. Ej, niech cię Shulker uderzy, to wtedy polecisz do góry. Tu jest Shulker w ogóle, jaka faza, dobra. Trafił mnie, lecę do góry. O! I dobra, teraz na dół! Już, wystarczy! O nie, Abera, Abera, pomocy! Jest, dobra, udało mi się. To i żółw do ciebie. Daję ci żółwia, stary, za darmo. O, za darmo, ta, no, wcale normalnie, za darmo żółw, ta, na pewno. I ty, coś mi tu śmierdzi, że jednak coś będziesz chciał za tego żółwia. Nie, stary, dałeś mi żarcie. A, no dobra, to w ogóle, jakbyś mnie zrzucił w tamtym momencie, to ja bym stracił wszystkie swoje strzały, bo mam ich 50, kumasz to, i tylko tyle mam strzał. Dobra, okej, okay, fajnie, no. Że masz strzały, cieszy mnie to. A chcesz się podzielić? Nie.
nie chcę. A pytanie, chcesz kupić ode mnie mięsko, czy nie? Nie, teraz w tym momencie nie. Jakbyś chciał kupić ode mnie mięsko, to jak coś tu sąsiedzi, ja oczywiście mam tu na sprzedaż. Bardzo serdecznie zapraszam. I w ogóle... ile masz tych strzał jeszcze? No cholipka jasno. No cały stack. No i ty sobie chyba żartujesz ze mnie, że masz cały stack. No nie, to nie, no nie z ciebie żartuję, po prostu. Nie, no po prostu poczekajcie, ja to w tym momencie muszę... gdzie ty jesteś tam? No proszę się pojawić. No, co, a ja czego ty zaraz trafię, normalnie. Dzień dobry. Ja sobie tu buduję, gość we mnie strzał. Dzień no dobry. Naprawdę? No, ja sobie po prostu jesteś? Buduję. Mister Aberka, dawaj. Dawaj. No, jeszcze raz. No nie trafiłem. Żarty jakieś. Czemu to zadziałało, bo to mi ma zbierać strzały. Nie no. Ej, a pytanie. Jest! A właśnie chciałem sprawdzić, czy jesteś w stanie jakby strzelać przez to. Jestem. Mam nadzieję, że teraz... A jakbym zrobił coś takiego? Też, dobra. Dobra. No nie podoba mi się to, bo tracę strzały cały czas. Ile ty masz tego HP? Teraz to miałem akurat jedno serce. Nie, to ja ci idę z miecza, stary, wyjaśnić. No. Osoby... idę ci z mięsa wyjaśnić, tylko... O nie! Rzuciłem tą potkę, a nie chcę jej tracić. Dobra, wiecie co? Zjemy sobie mięsko i pójdę sobie jeszcze tam wykopać nieco jednego bloka. Ale mam teraz stary kampę, widzisz? Wiesz co ci powiem? Ja tu sobie normalnie kopę w tym momencie. Mam nadzieję, że tu mi nie będziesz przeszkadzać. Naprawdę miałem taką nadzieję, ale oczywiście Aberka musi... Aberka, kopiesz sobie, no kopię, ale nie przeszkadzaj sobie. Ale no, w ogóle tu dzięki za strzały. Ja sobie jak ty mnie trafiłeś? No cholipka jasna, ja tu muszę jakiś ewidentnie, słuchajcie, mur większy zrobić. A jakbym ci teraz... W ogóle ty to niesprawiedliwe, chłopie. Bo ty masz tam jakieś płotki, to ja tu też postawię coś takiego. Dobra, cyk, dzięki za itemki. Naprawdę to mi się bardzo... Zabrałem to złoto! Czy ty naprawdę zabrałeś mi złoto? Dlaczego ty zabierasz mi te? Jak to w ogóle działa? W ogóle, wiesz co mnie najbardziej śmieszy, że ty specjalnie skoczyłeś na ten blok, a ja go zabrałem. Kumasz to? Dobra, patrz, teraz w ogóle... Wow! O nie, chłopie! Przypał, totalny mamy przypał! Wyjaśnij te pająki, w ogóle one są jakieś dziwne, dobra. Wyjaśnione są te pająki w tym momencie. Też dostałeś jakieś itemy w ogóle z tego. Jak ty szybko kupisz w ogóle, chłopie? To ja będę... Nie wierzę. Ej, to jest w ogóle fajne, bo wiecie, bo ja w tym momencie nie tracę kilofa żadnego. Proszę pana, ale... Brałem? Zebrałem. Proszę, Nie! Prawie poleciałeś, chłopie! Totalnie prawie po... Ej, w ogóle, wiesz co? My sobie tak kupimy ten jeden blok, ale tu trzeba naprawdę uważać, bo tu w każdym momencie mogą jakieś potwory wyskoczyć albo coś i będzie przypał wtedy. Więc ja mam... Może ja to skopię na wszelki wypadek. Masz jakąś sikierkę, bo ja nie mam? Mam. To dawaj, ścinaj! I poczekaj, ja mam nadzieję, że jakiegoś diaksa wykupiemy. Co ty na to? Ej, patrz, to znowu dostaje. Ty, co to jest? O nie, rybka! Ryba! To ja będę łopatą kopać, a ty dawaj sikierą. Albo dawaj tym, kilofem. I teraz szybko normalnie wykupiemy. Jak najwięcej tych bloków się da. Ale jak dużo tego leci, nie? Tak, dosłownie. Jak kupimy na 3-4, ja kupię, wiesz, łopatą, a ty kilofem, to leci tak mega szybko, bo wiesz, jak... Co to jest? Papier! Mam jakąś książkę, ale coś w niej jest? Ja zebrałem papier, jedną sztukę. Dobra, wiecie co? To ja szybko sobie pójdę i powrzucę te itemy do skrzynki, żeby tu nie było żadnego przypału, żeby w ogóle mi się już skończyła kolejna skrzynka, no nie. To są ewidentnie żarkę. Czemu masz tak dużo bloków wykopanych? Czemu mam tak dużo bloków wykopanych? Bo ja kopę w ogóle, staram. Ile ja mam Wow! Ej, prawie 2000! Dawaj, wykopiemy 2000, żebym miał 2000 bloków, chłopie. No to musisz ty kopać. Oj, skrzynka! Szlam! Nie ma miejsca we ku na takie bzdury. Ja muszę szlam ewidentnie schować teraz do skrzynki, bo to się przyda. Wykopę! Łooo, to mi się podoba. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze spadłeś, chłopie, tam na dół. Jeszcze 100 bloków i będę miał, słuchajcie, normalnie Ale dlaczego ty? I w ogóle ta gra jest, słuchajcie, jakaś zbugowana, bo dostaję wszystkie itemy chyba z naszego kopania. I znowu ja! Nie stoję w takim razie. Ja jestem w ogóle obsydian, czy co to... Nie. To nagle ja mam to wykopać. No, ty wiesz, bo ja nie mam niestety... To co za gość. Kop tam, a ja sobie tutaj, słuchajcie, ogarnę i odłożę te itemy do skrzynki. I dawaj to na totalnym speedzie, żebym zrobił normalnie 2000 bloków, bo to będzie przeturbokoksuwa. Emerald. Dostajesz emeralda? Nie podoba mi się to, Abera. Może oddasz mi tego emeralda, co ty na to? Ja go uczciwie wykopałem. Tak, uczciwie, na pewno, Abera.
żeś na pewno jakoś oszukał. Na 1000%. Naprawdę na 1000%. O, glowstone! Glowstone jest naprawdę totalnym sztosem. Ej, akurat i kupiemy, tak, jasnowłas może się przydać dalej. Jakiś potek czy coś. No, ewidentnie trzeba normalnie wykopać. Dobra, słuchajcie, 2000 bloków będzie. Jeszcze 60. Dobra, żelazo, jeszcze 60. Ej, to już naprawdę jest mega blisko, tylko te itemy się tak strasznie zmienia. Co to jest? Delfin! O nie! Wytyfy, w ogóle delfina w tym momencie się totalnie nie spodziewałem. Jak ja mam być serii? Ja zabrać, ale go się nie dało. To ja sobie go może wezmę. O, ja bym ci go zabrał, ale no w sumie uczciwie go wziąłem. Ale chłopie, on sobie w ogóle tak sam z siebie normalnie tutaj poszedł. Tu panie villager, że może ja tu wiecie co? Ja może sobie ogarnę płoteczki. Płoteczki chyba bardziej się przydadzą w tym momencie niż jakieś tam kopanie, słuchajcie. Nie, proszę, nie teraz. Co tam masz? Nie teraz, jakieś co tam masz? Pszczoły obrażone na cały pszczoły świat. Jak Aberka akurat wykopał, to dostał pszczoły, ale słuchajcie, śmieszne. A jak ja kopałem, to było wszystko okej. Okay. Dobra, musimy tego villagera zamknąć, żeby on sobie tutaj nie spadł z tego jednego bloku, bo będzie totalny przypał, a ja bym chciał jednak pana villagera. Panie villagerze, czy może pan się w tym momencie zatrzymać? O, zatrzymał się tam pan villager. Ja tu... O nie, tu są borówki! O nie, tu są borówki, on dostaje damage od tych borówek. Dobra, zamykamy go. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ewidentnie zdobyliśmy villagera. Naprawdę z tego powodu mega, słuchajcie. Nie, znowu to samo, nie, znowu to kasty, samo, stary, patrz, co ci kasty, dzieje. Klepik od razu. Blaza, Blaza, stary, Blaza klepik. Szybko, chłopie, bo ja to mam przypał, on mi normalnie tu strzela w wyspę. Strzela mi świnie. Ej, dawaj szybko, rozwalam. Tego Blaza. No tego się jeszcze w dzisiejszym. O nie, przypał totalny. Gdzie jest ten, gdzie on jest, chłopie, gdzie on jest? Jest, na dole, jest, na dole. Na dole jest? A poczekaj, rozwaliłeś Gasta, czy mi się wydaje? Dobra, rozwaliłeś, to ja ale szybko pobiegnę. Ale rozwaliłem Blaza też. Dawaj, Blaza na totalnym speedzie. Ej, dobra, to słuchaj, to było naprawdę niefajne. Jak tak się totalnie wystraszyłem, chłopie, w ogóle, co ty masz za szczęście? Co ty masz szczęście do w ogóle do trafiania tych jednego bloku, jak ja trafiam jednego bloka? Uważaj! Uważaj, tam jakaś świnia! Szybko strzelamy, Aberka. O, dobra, wyjaśniony. Dobra, okej, rozklepany. Ja ci sunę, ale się wystraszyłem w tym momencie. Ej, totalnie, słuchajcie, to było ej, w ogóle, Aberka, powiedz mi, jak to się dzieje, jak ty kupisz jeden blok, to masz jakieś nieszczęście. Jak ja kupię jeden blok, to nawet nie masz żadnych potworów, chłopie. Ale mam Blaza. Masz Blaza? Czyli... mógł zrobić pod... Nie, jeszcze nie mów, że na niewidzialność. Aberka, a ty zdajesz sobie sprawę, że odkryjesz dzięki temu moje wszystkie tajne bazy? Ale to jest Skyblock. Tutaj nie ma jak ukryć bazy. Tak, tu nie ma jak ukryć bazy. Tak, tak, słuchajcie, tutaj nie ma wcale jak ukryć bazy. No i patrzcie, tutaj... I dobra, Abera, wiesz co? Jednak nie ma jak ukryć bazy pod... Nie, no wcale tu żadnej bazy nie ma.